Audi A3 e-tron to pierwszy samochód hybrydowy typu plug-in tej klasy. Charakterystyczną cechą jest mocny silnik elektryczny, który pozwala na jazdę nawet z prędkością 130 km na godzinę bez pomocy motoru spalinowego. Podczas każdego hamowania odzyskiwana jest energia, która zwiększa zasięg w trybie elektrycznym. Ten wynosi blisko 50 km przy pełnym naładowaniu akumulatorów. Co ciekawe, nawet wtedy, gdy są one niemal puste, A3 e-tron zachowuje się jak normalny samochód hybrydowy. Silnik spalinowy włącza się dopiero po przekroczeniu pewnej prędkości. Informuje o tym ikonka znajdująca się z lewej strony wskaźnika wykorzystania energii. Ważne jest to, że jazda takim samochodem jest w pełni intuicyjna i nie sprawia żadnych trudności także kierowcom, którzy dotychczas jeździli wyłącznie autami z tradycyjnym napędem. Na środkowym ekranie możemy zaobserwować efektowną animację prezentującą przepływ energii, a także nasze osiągi w oszczędnej jeździe po mieście. Taki wynik uzyskaliśmy na dystansie blisko 20 km, mając niemal puste akumulatory na starcie. Średnio A3 e-tron w takim przypadku spalił zaledwie 5,8 litra na 100 km.